Adam Wiśniewski. Adam, czy to naprawdę był już ostatni twój mecz w karierze? Pucharu Polski tak, bo jeszcze dwa przed nami w finale Superligi, także mamy w środę, zaczynamy dwumecz z Viwe Kielce. Musimy jak najszybciej się z tego podnieść, bo dzisiaj można powiedzieć, że dostaliśmy małe lanie. No właśnie, jakie błędy uważasz popełniliście, że właśnie rywal je wykorzystał i było te kilka bramek lepszy? Do 20 minuty fajnie walczyliśmy, ale później 6-5 nie wykorzystaliśmy przewagi. Viwe chyba rzuciło nam dwie bramki. I na pewno późniejsze też granie 6-5 było takie, że no, przegrywaliśmy to, tak? Albo nie trafiliśmy, albo Słupek, albo Sławek Szmal bronił. Więc tutaj na pewno tutaj musimy szukać swoich szans w następnym meczu. No i na pewno też kilka mieliśmy dwuminutowych w pierwszej połowie kar. I to na pewno też Viwe wykorzystał. No właśnie, bo mocno momentami iskrzyło na boisko. To właśnie ta stawka was tak jakby jeszcze bardziej, nie wiem, zagrzewała do takiej walki, aż takiej o każdy centymetr boiska? No wiadomo, że te mecze rządzą się swoimi prawami. Tu jest walka na całego, tutaj nikt nikomu nie odpuści. Było kilka na pewno takich mocnych fauli, ale tak... Tak to jest w tym sporcie, tak to jest w finale, no każdy chce wygrać i każdy daje siebie wszystko. A jakbyś miał wymienić atuty wasze, które mają wam pomóc w walce o tytuł mistrza Polski? A to nie mogę tego powiedzieć. Ale chociaż coś, rąbek tajemnicy, proszę uchyl. Nie mogę, dopiero w środę zobaczycie. A jak właśnie przewidujesz te finały mistrzostw Polski? To znowu taka walka o każdy centymetr, żebyście w końcu zeszli z boiska w roli zwycięzców. Wiadomo, w jakim miejscu jest Viwe, wiadomo, w jakim miejscu jest Wisła Płock. No tą różnicę widać w każdych finałach w poprzednich latach. No, my musimy szukać swoich szansy i tutaj musimy wyjść, zapomnieć o tym dzisiejszym meczu w następnych meczach i dać siebie wszystko. Jeżeli damy siebie wszystko, zagramy dobry mecz w ataku, dzisiaj bramka może nam trochę mało podbijała i to też zabrakło u nas bramkarzy i przegrywamy mecz, tak? I miejmy nadzieję, że to w środę i w sobotę będzie inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.